Dzień dobry, witam Was w czwartek 25 lipca 2019 roku i właśnie jestem w trasie do miejscowości Kobyłka pod Warszawą, gdzie mieści się wspólny gołębnik Van Wet. Jestem w drodze już od ponad półtora godziny. Wyjechałem z domu, było jeszcze całkowicie ciemno. W tej chwili do celu zostało mi około 120 km. Właśnie wyjeżdżam z Płocka i przygotuję Wam dzisiaj relację z tej mojej wizyty w wspólnym gołębniku Van Wet i też wspólnie z kolegą Januszem Rakiem i jeszcze dwoma kolegami, którzy tam się zapowiadają, że dzisiaj przyjadą na Van Wet. Przeprowadzimy lot konkursowy i zrobimy z niego relację. Także zapraszam Was do oglądania filmu z wizyty w wspólnym gołębniku Van Wet. Przedstawimy Wam nowe gołębniki, które zostały tam zamontowane. Przedstawimy Wam gołębie, które hodowcy na Van Wet dostarczyli i Janusz Rak zapewne opowie Wam o tym, jakie te gołębie osiągały wyniki lotowe, jak tutaj przebiega w tej chwili rywalizacja. Także zapraszam. Witamy. Dzień dobry, witam Was w gołębniku Van Wet. Tutaj kolega Janusz Rak i jesteśmy w tej chwili w przedziale, gdzie mieszczą się jego gołębie pocztowe, bo Janek również lotuje gołębie pocztowe i tutaj pokaźne stadko młodych pocztowych, które za 3 tygodnie rozpoczną karierę na niebie. No witamy. Tutaj obok jest koniec tych gołębi, które już latają. Za chwilę będziemy... Czyli tutaj w tym pierwszym przedziale jest to stado główne lotowe. Tak, już tych gołębi oblatanych. Tak. Ile tutaj ich jest, Janku? W tej chwili jest 16. 17. Wszystkie są? Nie, tutaj jeszcze jest jeden. Tak, będziemy tutaj. Jeden, o, 17. Teraz. Teraz już, tutaj. Teraz mamy całe statko. Od góry co tam siedzi? Po lewej. To jest czarnokrasy na żółtych oczach Marka Stawarskiego. No ten warszkopek obok to jest Wojtka. Niebieski Mirka Bigosa, samica najstarsza z jego gołębi. To jest Krzyśka Bycia Murzyn. Kolejny to jest niebieska samiczka, taka białolotka w środku. Mirka Bigosa. A tutaj ta białolotka, tak. Jedna i druga. Obydwie są obydwie, Mirka. Obydwie białolotki. Obydwie są Mirka. Tutaj dwa akurat Tomka Mardala. I Murzyn, i Zmienniak. Biały ten to jest Wojtka Kudyby. Ten Zmienniak niżej to jest mój. Biały przodem do nas z czarnymi znaczkami to jest Andrzeja Gazdy Gołąbek. Z taką steróweczką? Tak, tak, ciemną steróweczką. Z ciemną steróweczką. Warszkopek ten czarnokrasy to jest gołąbek, który prowadzi w rankingu, jest to Marka Stawarskiego gołąbek. Samiczka tutaj, ta z fioletowym znaczniczkiem. Tak, obok niego ten łysy krasy to jest Mirka Bigosa, bardzo dobry gołąbek, chociaż dopiero zaczyna latać. Z tyłu ten ciemnosiwokrasy to jest twój Marku, Marka Kolicka. Poznaję mojego bojownika tutaj. Jeszcze przy ścianie jest to białe, to jest moje. To z szerokim czubem jest moje, bo to wyszło po gołębiach czubatych, ale słaby czubek, więc tu wylądowało. I tu jest Tomka Mardala, taki ciemnosiwy. Czyli 17 sztuk, tak? Tutaj jest? Janku? Tak, tak, jak się nie pomyliłem, to tak. Czyli tak, na dole jest 3, 6, 7, 8, 11. 13, 16. Czyli 17 to czarny pewnie, którego odłożyłem na bok. Bo był słabszy w tym locie. Czyli co, dzisiaj ta 16 startuje? Tak. No dzisiaj jest taki mecz grubszy, bo przyjeżdża dużo kibiców. Przyjeżdża Jacek, przyjeżdża Tomek. Czyli Jacek Bereźnicki, tak? Tak. Tomek Mardal. Krzysiek Być, Wojtek Kudyba. No i nas jest dwóch, może jeszcze ktoś z kolegów takich spoza. No to fajna ekipa kibiców będzie. No będziemy dzisiaj walczyć. I co, te gołębie startujemy, Janku, tak, prosto tak. Z tego przedziału? Z gołębnika, tak. Jeżeli któryś zamarudzi, to mu
sprzedamy szmatę, jak ja to nazywam, ale nie powinien. I tutaj obok masz jeszcze młodsze gołębeczki. Tak. Młodsze gołębeczki tutaj. Które jeszcze są wdrażane. Wdrażane na WG. Tak. Latają. Też od ciebie i od hodowców z Polski. Tak, tak. Które już latają, ale jeszcze nie nadają się do przełożenia do tej grupy. Czyli one już tak pomału się wdrażają. Strzykojce już połączone. Trenują się. Także jesteśmy w nowym, pięknym gołębniku, który tutaj wybudowała firma EJB. Rozumiem, tak dobrze nazwę wypowiedziałem? Tak. Jacka Bereźnickiego. I tutaj właśnie mamy trzy przedziały przeznaczone na WG Van Wet, tak? Ogólnie tutaj cztery przedziały są przeznaczone na wspólny gołębnik. Również... Raz, dwa, trzy, cztery, dobrze, tak jest. Również cztery na przedziały. Przyszły rok. Cztery przedziały. W tym pierwszym przedziale już byliśmy, to jest drugi przedział. Tutaj jest trzeci. I jeszcze czwarty, dokładnie, czyli cztery przedziały i tutaj w każdym z nich jest miejsce na 20 gołębi, Janku. 24. Ale co, nie wypełniasz tego? Bo... Nie. Nie, bo to nie, tam... bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, bo wiadomo, tam żaden gołąb nie będzie chciał siedzieć na dole, prawda? Tak. To tam tylko, kurczę, walka by była o te górne miejsca. No. 20 starczy zupełnie w takim przedziałku, nie? Tak, że gołębnik jest funkcjonalny, przewiewny, wentylacja. Czyli tutaj mamy ruszt drewniany. Aha, to jeszcze są szuflady, Janku, tak, widzę. Szuflady są wysuwane do sprzątania. Tutaj takie nawiewy wentylacyjne są na dole. Okienka. One są jakoś, Janku, zasuwane, tak? Tak, tak, tak. Tutaj takie okienka. Wloty, wloty. Wloty, ono jest tak zamykany wlot na noc. Wloty belgijskie, zamykane, można je zamykać na noc. I tutaj u góry piękna wentylacja. Sufit też jest przymykany, widzę, Janku. Tak, tutaj. Że można go sobie regulować potem, jak przyjdą jakieś jesienne. Znaczy to i tak zimą nie będzie żadnych gołębi. Bo myślę, że koniec września już będzie po lotach, także nie będziemy tutaj na żadnych gołębi. I tutaj, Janeczku, konstrukcja taka, widzę, wszystko drewno jest. Wszystko jest drewniane. Tu nie ma żadnej płyty OSB. Nie. Wszystko drewienko. Sklejka, drewno. Bardzo dobry materiał, widać, że gołębnik jest bardzo solidny. Także polecamy wyroby tej firmy, naprawdę solidne. Nie no, fajnie się tutaj czuje powietrze w tym gołębniczku, naprawdę, no, tak, nie? Można sobie regulować fajnie. Tutaj to w ogóle... gołębi tego typu latających jest. W ogóle tutaj się nie czuje, że jest się w gołębniku. Bardzo dużo. No i tutaj wracamy do naszych głównych lotników. I ta ekipa będzie niedługo startowała. W tej chwili jest 7:16, czyli niedługo te gołębie wystartujemy. I zobaczymy, jak się nam uda tutaj ten lot. Mam nadzieję, chociaż nie powinienem mieć takich nadziei, ale pewnie około 11:30 będę musiał uciekać, więc nie wiem, czy zdążymy doczekać końca tego lotu. Zobaczymy, jak się tutaj powiedzie. Różnie to może bywać, tak. To gołąbki, nie maszyny. Tak, tak, ale też mogą zostać dłużej i po prostu nie uda mi się już streamować powrotu wszystkich gołębi, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Także tutaj ta ekipka za chwilę będzie startowała. Jest 7:20 i startujemy gołębie. Poszły. Strzyjanku, ten biały. A zielony. Po lewej. Jeden gołąbeczek jeszcze sobie
został na daszku, 15 jest w górze. Nabierają ładnie wysokości, idą idealnie. W pionie, o, ten biały już do nich dołączył. No, dzisiaj takie niebo pełny błękit, także... Wielki błękit. Wielki błękit, Janek to nazywa. Deep blue. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie ptaszęta bardzo ładnie nabierają. Nawet trochę... Lecą jak w studni, Janek. No to jest trochę za szybko, to znaczy, że są przeładowane energią. Aha. To jest takie... Ale z początku te parę pierwszych minut tak bywa. Mimo, że są tam gołębie krótkie i długie, to jest to po prostu normalne, jako jest oła, co to jest właśnie to dużo energii w gołębi. Które niemniej jednak może się szybko skończyć, jak jest krótkotrwała. Tak. No szybko to będzie znikanie sobie. Ale w ogóle ładnie, wiesz, idą takim korkociągiem do góry, nie? Także... Nie odchodzą w ogóle od pionu, kurczę. Dlatego powiedziałem, że lecą jak w studni, Janek. A już musimy troszkę podciągnąć. Bo robią się coraz mniejsze. Ładne, kolorowe statko, 16 gołębi, to są gołębie z takiego, powiedzmy, pierwszego lęgu, Janku, co? No różnie, bo to są i bardzo młode gołębie. Z drugiego też są już. Tylko po prostu gołębie, które moim zdaniem zaczęły dobrze latać. No. Tam jest niebieski, który lata, powiedzmy, 2 tygodnie, czubaty. Aha. Ale już pokazał po prostu, klasę, tak. Więc on nie ma pasuje sensu do tego stada, tak jest. Także stopniowo podchodzą ładnie do góry. No, po 15 minutach lotu gołębie uspokoiły tempo i zaczynają się teraz dźwigać do góry. Myślę, że teraz już od tego momentu, kiedy ten lot staje się taki spokojniejszy, gołębie będą nabierały już wysokości. Także jest cała 16 na razie w takim zwartym statku się trzyma i pomału zaczynają się podnosić. Mały rzut oka na gołębniczki Van Vet. Także tak one teraz się prezentują. Są tutaj podniesione na kostce betonowej. Także tutaj gołębniczek jakieś 30 cm jest nad ziemią. Bardzo solidna konstrukcja, piękne wolierki. Bardzo to fajnie wygląda i doskonałe warunki dla gołębi. Tutaj możliwość podzielenia tych gołębi na takie odrębne statka lotowe. Gołębie wypuszczone do lotu stopniowo nabierają wysokości. O, tutaj już je widzimy teraz, troszeczkę je przybliżę. Przy takim błękitnym niebie to rzeczywiście nawet dobrze się składa, że one nie szarżują i nie idą od razu na po prostu w zakrycie, bo przebywanie w zakryciu w takiej pogodzie z reguły kończy się tragicznie.
w tym sensie, że nie wszystkie gołębie z takich lotów wracają. Po prostu potrafią pójść niesamowicie wysoko i potem opaść gdzieś z boku, co skutkuje później jakimiś problemami przy powrotach. Także gołąbeczki w tej chwili sobie spokojnie, delikatnie się podnoszą. Na razie jeszcze w zwartym szyku, tutaj żadne gołębie nie podejmują decyzji, żeby się od grupy oddzielać i przejść do góry. Tu możemy zobaczyć teraz karmę stosowaną dla tych młodych gołębi, które dopiero są wdrażane do drużyny lotowej. Tutaj bardzo bogata jeszcze karma. Później już ta karma zostanie troszeczkę zmieniona, kiedy one będą już po prostu intensywnie trenowały, latały. Natomiast kiedy się rozwijają, to jeszcze potrzebują takiej bogatszej karmy. Gdańskie to wiadomo, i Derecz to są moje gołębie. Tu są z tych gołębi odłożonych, to jest Andrzeja Gazdy Niebieska, Tomka Czarny. To gołębie po przejściach, Czarnemu ostatnio się nie chciało latać. To obok taki skaplerzaczek jest Wojtka Kudyby. Tu jest taki dany na próbę gołąbek, zmienniak, ale to raczej już widzę, że to nie będzie z tego. Tam jest młodzież przede wszystkim na dole moja. A tutaj Wojtka Kudyby, ten? Tak, Krymeczek. Krymeczek. I twoje młodzież? U mnie to tam jest trzy moje akurat. No i czwarty gnański taki. Czarny gnański. Tak, smoła taka, paskudny, bo bez ogona, jak ja to mówię. Tu też są deresze, tu jest Jacka, kilka murzynów. Tu jeszcze zmienniaki też, to żółtokrasę też jest, nie z tych gołębi, prawdopodobnie to Mirek chciał, żeby to spróbować, ale już to widzę, że to raczej nie gra. Resze moje, Darka Krawczuka, murzyn ten po lewej, łysy mój. Ten murzynek taki z białą szyjką, to Darka Krawczuka. Tak. O, bardzo młody gołąb. A ten łysy to od ciebie? Tak, to jest moje hodowli. Jeden jest drugi. I tutaj mamy jeszcze cały przegląd. Reszowaty, tu murzyn jest. Ten akurat murzyn to jest Darka. Tu kolejny z tych Mirka zmienniak. Tu jest Jacka taki, Krymeczek. Siwy czubaty mój, bocian mój, kolejny bocian mój, murzynka Tomka Mardala. Tu murzynek Darka Krawczuka, niebieski. Adama Łuczaka z Tomaszowa. Te zmienniaki. Ten pośrodku jest Darka Krawczuka, te dwa burę moje. Także szykuje się tutaj, no bo one jeszcze się uczą latać, no to w sumie nie ma co ich tutaj. Ale to z Nigdzianku będziesz tworzył takie drugie stado lotowe, czy... Będzie z tego, stadek z tych gołębi będzie dokładany do tamtego stada. Aha, będziesz dołączał. Który gołąb po prostu... No tak, bo tamte zaczną się też pierzyć teraz już. Tak, będzie trzeba troszeczkę... Który gołąb będzie się tu sprawował, no to awansuje. Do głównego stada lotowego. Tak. Tutaj już są gołębie, które latają, ale nie są jeszcze takie dojrzałe, więc to by się skończyło tym, że on by leciał, ale jak to takie warunki jak dzisiaj, praktycznie jego nie ma, bo nie ma doświadczenia i tyle. No, tam u góry jest niby niebieskie niebo, jak ja tu mówię, taka niebieski błękit i po gołębiach takich młodych. Tak, one muszą być doświadczone, żeby sobie radziły dobrze, dobrze zorientowane w terenie, żeby potem... Ogólnie deresze to latają osobno, bo ja je osobno. No później będą oddzielone, jak po sezonie, to one sobie tu... Chociaż ładnie też już lecą. Jak tutaj je trenujesz, Janku, te gołębie? Tak starasz się... To są delikatnie rozpuszczane. One są wypuszczane, który chętnie się podrywa sam. Czyli tak po prostu obserwuję. Tak, patrzę, który jest taki. Tego potem dopiero jest... Kiedy już się dobrze zapowiada. Przeważnie jest próbowany z gdańskimi potem. Czy on w ogóle się już utrzyma z gdańskimi. Jak on się z nimi utrzyma, to już wtedy lata. Przekładam go dalej. Czyli tak z lewej strony na prawo. No tak to jest i na tym polega, no bo można to wszystko tak otworzyć, wziąć szmaty i załatwić temat, ale wtedy nie będzie gołębił.
Czyli tak tutaj tak delikatnie na podstawie obserwacji wybiera się te ptaki, które się pokazują samodzielnie. Tak, no niektóre później dojrzewają wcześniej, no ale no różnie to jest. No mówię, niebieski, który lata w tej chwili z czubkiem tym szerokim, on ma 2 tygodnie, jest na dachu i on w pierwszym sobie dobrze radzi. A murzyn Krzyśka Bycia miesiąc czasu i był praktycznie, on był do skasowania, a teraz jeden z lepszych gołem. Czyli się później dojrzewają, tak jak mówisz. Później dojrzewa. Tak, jeden nigdy się nie przekreśla takich gołębi. Różnie to u każdego ptaka cecha indywidualna. Także tutaj gołąbeczki te dzisiaj na razie muszą poczekać, aż ekipa wyląduje. Tutaj Janek specjalnie też zamknął okienka we wlotach, żeby nie prowokowały dosiadania. Żeby gołębie nie prowokowały tych u góry dosiadania. Żeby one tutaj widziały, że to jest w głębniczku spokój, nic się nie dzieje, nie ma gołębi i nie ma jedzenia. Na wylotach. Nie kojarzy się to z jedzeniem, tak jest. Bo to tutaj też niepotrzebnie mogłoby te gołębie prowokować do siadania na gołębniku. Zgadza się. Tak przeważnie jest. No, minęło 40 minut lotu. I teraz gołębie tak pomału, nieśpiesznie nabierają wysokości. W tej chwili obserwujemy je na zoomie 267 dokładnie. Czyli to jest takie ponad 5-krotne przybliżenie. Stopniowo już tak widać, że pomału ten lot się uspokaja. Gołębie lecą coraz spokojniej, także są tutaj teraz już szanse na to, że one podniosą pułap. Spokojny, ładny lot. Cały czas jeszcze stado się nie rozdziela. Żadne gołębie tutaj się nie odrywają od stada. I spokojnie sobie gołąbeczki. Idealnie w zenicie. Szybują na niebie elegancko. Która jest godzina, Janku? No, zaraz sprawdzę. A nie ma zegarka, poczekaj, to weź u mnie. Mam już. 8:07. 8:07. Czyli 47 minut lotu. I to chyba teraz już Budapeszt jakiś do nich podszedł, Janku, co? Tak, tak. Obserwowaliśmy przed chwilą właśnie. Już ucieka. Gdzie go znajdę, Janek? Bo ja... Uciekł tam na lewo całkowicie już. Poszedł. Aha, odłączył się. No, gołębie stopniowo nabierają wysokości. Jak tak oceniasz ten pułap teraz w tej chwili? No, ja bym chciał, żeby jeszcze drugie tyle, ale... Nie, mi chodzi o to, Janeczku, jak oceniasz, na jakiej mniej więcej mogą teraz być wysokości? Nie wiem, bo specjalistą z wysokości jesteś ty. Ja nie. Nie, no nie jestem. Nie, nie. Ja tylko ci powiem, że mamy w tej chwili zoom 500. Czyli 10-krotne przybliżenie. No, myślę, że to jest jakieś 400 metrów. I przy tej pogodzie jeszcze drugie tyle i już zacznie się robić niebezpiecznie. Także stopniowo ptaki uspokoiły lot. Ale naprawdę są bardzo zdyscyplinowane. Słuchajcie, one dosłownie latają na przestrzeni o średnicy około 50 metrów, myślę. Co, Janku? Maksymalnie. Maksymalnie. Tutaj więcej nie będzie. Nawet jak się tak rozdzielają, to potem się skupią i tutaj, znaczy rozdzielają. One się rozciągają, nie rozdzielają. Rozciągają to stado. Bo na razie się żaden gołąb nie oddzielił, ale pięknie trzymają się tutaj pionu, zenitu. Nie ma wiatru. Pogoda taka dosyć sprzyjająca. I tutaj powtórzymy to po raz kolejny. Sprzyjająca, ale też i trochę niebezpieczna, bo ten pełny błękit często kończy się jakimiś tutaj szaleństwami u gołębi. No w tej chwili zoomik jest
516, tak zatrzymałem. O, tak to wygląda przy takim zoomie. I oddalimy. Teraz jest mniej więcej to, co my widzimy. Elegancko. Teraz już całkiem oddaliłem. Teraz taki ładny moment. Gołębie na tle odrzutowca, który tutaj wysoko ponad nimi się przemieszcza. O, tak on wygląda na maksymalnym zbliżeniu. Słyszymy nawet dźwięk silników. I tutaj nasze gołębie. Musimy złapać ostrość. O! Są. No ładnie nabierają wysokości. Uspokoiły lot. Zaczyna to coraz przyjemniej wyglądać. Elegancko. Pogoda dzisiaj naprawdę fajna, taka sprzyjająca, chociaż po drodze jak jechałem tutaj, to no u nas jeszcze były bardzo dużo ciemnych chmur. Jak minąłem Płock, to były w okolicach Płocka, nawet przed Płockiem, były bardzo silne zamglenia. To wszystko tak opadało. Tutaj jak podjechałem już bliżej Warszawy do Kobyłki, to cały czas niebo coraz czystsze i tutaj rzeczywiście absolutnie bezchmurne niebo. Także locik w fajnych warunkach, przyjemnych. Czekamy na kolegów, którzy tutaj już sygnalizują, że są w trasie. Wszystko to wskazuje na to, że będzie fajne spotkanie przy pięknej pogodzie, spokojnej, letniej. Spotka się tutaj kilku hodowców gołębi zamojskich i będziemy sobie mogli tutaj podyskutować o naszych ptakach, wymienić się doświadczeniami, poobserwować ten lot konkursowy. A nasz gospodarz już tutaj rozpalił grillka i przygotowuje tutaj dla nas jakieś pyszności. Także gospodarza mamy bardzo szczodrego. Tutaj w tej fazie lotu część gołębi sobie ładnie szybuje. O, tutaj teraz widzimy. Zmieniaczek chyba tak szybuje, Janku. O, teraz troszkę i znowu szybuje, o. Murzy. Także ładnie to wygląda. No, jest teraz godzina 8:45, czyli godzina i 25 minut lotu. I gołębie teraz zaczęły obniżać. Zaczęły teraz mocno obniżać. No i ciekawe, jak to się skończy. Czy będzie już lądowanie, czy to tylko takie, czy nas tylko podpuszczają tutaj? Akurat prosto w słońce muszę filmować, bo nie mam jak tutaj stanąć. Te tutaj usiadły? No ale piątka. Teraz kurczę, ale tak się nie patrzy. Tylko zobacz, co zostało. Ja po to przyjechałem, to troszkę tu się im patrzy, dobra.
8 gołębi usiadło. Mój też. Trochę dyszą, Janek, niektóre. Dyszą, dyszą, no. Które gołębie, Janku, siedzą? Możesz jakoś się przedstawić? No, szału nie ma. Czerwona plamka. Siadły wszystkie trzy białe, tak? Jak widzę, wszystkie. Czyli mój, Wojtka. Wojtka obydwa siedzą. Stawarskiego siedzi, krasy. Siwe jedno siedzi, ale ja nie widzę jakie to. Mój siedzi. Tak, twój. Drugi z prawej chyba, nie? A, to Tomka mały jest. I ósemka jest tutaj. No ale to mówię, to jest nie lot. Tu akurat kilka minut temu dojechali koledzy. Tomek Mardal, Krzysiek Być, Jacek Bereźnicki. Także zdążyli tutaj się pojawić w momencie, kiedy gołębie zaczęły podchodzić do lądowania właśnie. To się zbiegło jakby w międzyczasie. Część ptaków nie usiadła. I troszeczkę się tutaj kręcą jeszcze. Ta ósemka się kręci. Czyli jest, ile jest, Janku, gołębi teraz jeszcze u góry? 9. Tam są dwa moje, dwa Tomka Mardala. To jest 4. 3 Mirka Bigosa, 7. Januszowi napisałem, żeby kawę robił. Czekaj, 8 Krzyśka Bycia. Dobrze mówię. I 1 Marka Stowarskiego. Czyli 9 gołębi. A ten klap lepiej to nie. No trochę się podniosły, teraz jest długość ogniskowej 422. Było to od razu, to myśmy świsło, to by zostało z 5. Dobrze jest. Ze 4 by zostało. Tak, weź obkopcz to tym wszystkim. No to się wymocni. Dobra, co leży? Leczko, masz może tenka? To wszystko mam. Wszystko mam. Czego i kiszkę ci, Wojtek? Za 2 minuty 9. I tutaj już teraz to stado zaczęło obniżać resztę gołębi. Także tutaj być może podejmą decyzję o lądowaniu wkrótce. Lot z Warszawy, gołąbki poleciały. A nie, jeden chyba nie. Są to w krzaki. Właśnie wypuściliśmy gołębie pocztowe. Tylko te. O! Nie, to są nasze. O, szły już. To są nasze. A gołębie pocztowe, które przywiózł kolega Krzysiu Być, swojego znajomego. Tutaj, kiedy przyjechał do Kobyłki, to po prostu te gołębie pocztowe poszły sobie na trening. A grupa gołębi z WG Wanwet w dalszym ciągu pozostaje tutaj ponad gołębnikiem. Jest godzina 9:02. Czyli godzina i 42 minuty lotu. Gołębie nie wzbiły się specjalnie wysoko dzisiaj. Wydawałoby się, że jakaś fajna pogoda. A jednak ptaki uznały, że jest inaczej. I tak to jest właśnie z Zamojskimi. Nie jeden hodowca się mógł o tym przekonać. Tutaj na drutach elektrycznych właśnie samiczka. To jest od Mirka Bigosa, tak? Tak, tak, usiadła. Także Mirku, pozdrawiamy cię. Tutaj twoja samiczka usiadła ostatnia.
Mirek nie mógł do nas dojechać z przyczyn zdrowotnych, także... O, teraz mi się udało ostry złapać, bo te gałęzie mi przeszkadzały. Mamy tutaj jego samiczkę w pełnej krasie. No i reszta gołębi na dachu. Wszystkie się już zameldowały o godzinie 9:10. Janek otwiera wloty belgijskie i tutaj już wszystkie gołębie będą sobie mogły wyjść na wolny oblot i sobie samodzielnie tutaj potrenować. Ta paruwa dla ciebie. A ty jakieś chcesz kawę? Dzień dobry. I dotarł kolejny kolega. Mocno. Wojtek Kudyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło jadę właśnie z Zagłębia Zamojskich. Cześć, a to co to jest? Na rolu byłeś, Wojtku, tak? Tak. Jak tam jeszcze znajedziesz? Na rola jeszcze dalej. Ja jeszcze spałeś trochę? Trochę spałem, po drodze trochę spałem w domu. Miałem później wyjechać, ale położyłem się, godzinę pospałem, nie mogłem spać. Wszystkie te 2 godziny spaliśmy. No. Ale to wcale nie chodziło prawie o lot, a o spotkanie. No. Także teraz możemy sobie chwilę pogwarzyć na temat gołębi. Jest tutaj nas taka ładna garstka hodowców. Może się jakoś tak przedstawcie, coś o sobie powiedzcie, żeby... Ci, co oglądają te filmy, wiedzieli, kogo oglądają. Nie, to chyba nie trzeba. Przedstawiamy na początku gospodarza, Janusz Rak. Szefa. No właśnie. Jesteśmy u Janusza Raka tutaj w miejscowości Kobyłka, gdzie właśnie mieści się wspólny gołębnik Van Vet. No i przyjechało tutaj nas kilku. Wszyscy, którzy mają gołębie. Znaczy nie wszyscy, ale wszyscy z nas mają gołębie tu u nas. Tu. A na Van Vet kto ma gołębie? No oprócz nich tutaj, czyli Jacek, Wojtek, Krzysiek, Tomek Mardal, jest tak Krzysiek Krawczuk, Andrzej Darek. Gazda, Darek Krawczuk, Darek Krawczuk, Andrzej Gazda, Marek Stawarski, Marek Stawarski, Adam Łuczak i Mirek Bigos. No i oczywiście Marek Koliński. Marek Koliński. Ma jednego. ale dobry, ważne, że dobry. Dzisiaj co ja wam powiem, no, Tomek Mardal, jeżeli ktoś nie zna, no teraz chyba już znany w całym kraju. Kto jeździ po wystawach, to zna. Tak, no. Tak, jeżeli ktoś jeździ po wystawach. Krzysiek taki, czarny koń gołębnika, bo mało znana osoba, ale chcieliśmy powiedzieć, że debiut wczorajszy jego był bardzo dobry, bo lot i rekord podwórka, jak to mówią, był ogromny. Pilnowany oczywiście przed Tomka, tam 7 godzin 3 gołębie. Czwarty w ogóle nie chciał wylądować, został już na noc, ponad 8 godzin. Wojtka Kudybę nie muszę przedstawiać, wszyscy go znają w całym kraju. Kudybioki. Kudybioki, taki rasa. Jego zwany szczep, linia, bardzo ładny linia. Gołębi. Jacek. Przez znawców nazwane zostały te gołębie gołębiami, warto, jak to było? Rynkowe tak. Targowiska. No, nie bądźmy złośliwi. Natomiast prostowaliśmy tę opinię tutaj, bo te gołębie z targowiska od Wojtka to są gołębie pochodzące od ciebie z Narola, tak? Część tak. Dużo, bardzo dużo ma krew z Narola, a reszta jest po prostu kupiona po całej Polsce praktycznie no name, że to gdzieś z internetu, nie wiadomo co, ale to już od 8 lat to jest tylko i wyłącznie moja. Moja hodowla, moje pozyskiwania nowych gołębi. Tak, tak jest. Ale no bardzo i, rzadko pozyskuję, no to jest jeden na rok. W tej chwili no, wystawy już pojawiają się, sukcesy. Trochę sukcesy, wystawy, no i próbuję coś z lotnością, ale. Ale jakoś no, tam. U Janusza Raka zaczynają latać, nie? No tak, u Janusza Raka. 3,25 chyba. No właśnie. Gołębie, to bardzo uczciwy czas na. I to gołąb biały, który praktycznie może iść na wystawę. Tak, i tak samo ten czarno-biały, tylko że mało czerwane, nie całe białe, no ale to wiadomo, taki warszkop uzyskać czysto białe oczy to naprawdę żadne. Jacek Bereźnicki. No Wiciusz. Dolny Śląsk, tak? Tak, początki moje. Hodujesz tiplery?
Tak, tipler angielski, no i teraz właśnie za Budapeszty też hodujesz? Budapeszty też? Też mam, jeszcze mamy. Czyli cztery razy, tiplery, tak, Budapeszty. Jeszcze Deresz węgierski. No to tak, pięć razy. Jeszcze na razie... Rostoczański do końca nie wiem, i Zamojski. Tak, na razie szukam tej właściwej rasy. Myślę, że to będzie jednak Rostoczański i Zamojski. Bardzo mi się podobają te gołębie. Gdyż? Jak? Ci podobają, bo? Bo fajnie wyglądają w górze. Przede wszystkim latanie. Piękny lot. Tak, piękny lot. Styl lotu, tak. Skusił cię do tego, żeby jednak zająć się nimi. Tak, bo ludzie jak gołębie są w powietrzu, a nie... Hodowcy gołębi zamojskich, rostoczańskich, to z reguły miłe chłopaki. Miłe chłopaki, tak. Fajni koledzy. Także kto hoduje zamojskie, ten jest super. W ówczesnych czasach trzeba patrzeć na to, że naprawdę jest bardzo dużo różnych ras, ale powiedzmy sobie, że nasze polskie rasy były sporo zaniedbane i powrót Zamojskiego na taką arenę, gdzie nim się walczy w kraju, to jest bardzo dużo. Przede wszystkim kluby zaczęły dominować Stipler, Budapeszt, zaczęto się wycofywać z trudnych gołębi, czyli z Ornika, czy z Zamojskiego, czy z Rostoczańskiego, no bo to trudniejsze gołębie. Ostatni rok mówi nam o tym, że te gołębie wracają do łask. I jest to szał na gołębie latające, klasyczne zamojskie, nie krótkodziobe. Bardzo jest to pocieszające. No i wiesz, to są gołębie, które idą też wysoko po prostu. To też wielu hodowców przyciąga, nie? Wysokolotnym jest również budapesztański gołąb, który tutaj nasz kraj zdominował, jeżeli chodzi o gołębie wysokolotne. Bardzo uniwersalny gołąb. No, tutaj nasza hodowla Van Wetna w porozumieniu z Jackiem, który będzie prowadził z firmą Ape, poszliśmy naprzeciw tym hodowcom, którzy hodują właśnie Budapeszty. I było ciągle pytania, były tutaj do nas padały, czy oprócz zamojskich na wspólny gołębnik będziemy przyjmować inne gołębie. No ja raczej odmówiłem, że wolę nasze gołębie, ale że ludzi jest bardzo duże zainteresowanie. Jacek chce prowadzić wspólny gołębnik dla grupy budapesztańskiej wysokolotnej. Myślę, że w 2020 od wiosny zaczniemy to. O zasadach jeszcze opowiemy. Nagrody będą bardzo fajne. To już Jacek może powie kilka słów o nagrodach. Rywalizacja, myślę, że już w tej chwili zgłosiło się kilka osób. Choć to jest plan na wiosnę dopiero. Gołębnik będzie tego typu, jak jest na Zamojskie. Więc zapraszamy. A warto, naprawdę warto. Nie chcemy mieszać. Budapeszty potrzebują osobnej. Ja po prostu technicznie nie mogę. Jacek bardziej siedzi w Budapesztach. Ja tam wolę bardziej Budapeszty wystawowe. Myślę, że Jacek sobie tutaj doskonale poradzi. Spróbuję. Spróbuję przynajmniej. Musimy opracować technikę. Na pewno będziemy pracować nad systemem nagradzania gołębi, znaczy wybierania. Planujemy, że będzie to po prostu nagrodzone stado, bo będzie trudno wyłonić pojedyncze gołębie, chociaż jakoś tam sobie poradzimy. Co jeszcze chciałem opowiedzieć Wam o gołębniku tutaj wspólnym Zamojskich. No jest to takie, ja w ogóle się nie spodziewałem tego, że coś takiego się wydarzy, że nam się to uda. Oczywiście były loty, były straty, każdy się z tym jakoś tam pogodził, były loty z nocowaniem, gdzie noce, no. Różne są gołębie, różny styl. Dzisiejszy lot w ogóle był jakiś, nie było jakiegoś szału, tam godzinę 50, ale warunki takie, a nie inne. Zmiana warunków atmosferycznych będzie bardzo duża, już jest bardzo gorąco. Zobaczymy na przestrzeni najbliższych tygodni, mam teraz 3 tygodnie urlopów, także bardzo się do nich przyłożę. Jest szereg młodych gołębi, które już się pokazują fajnie. W chwili obecnej taki mały ranking to się rysuje gołąb, który prowadzi całkowicie pierwszą trójkę. To jest gołąb Marka Stawarskiego, warszkopek, taki bardzo przyjemny gołąb i w locie, i w wyglądzie.
A one są teraz w głębniku, Janku, te gołębie? Znaczy on akurat już jest. To może przynieść go tutaj. No zaraz go przyniosę. To właśnie pokażemy też tego ptaka z bliska. Czyli pierwszy to ten Marka. Tak, drugim gołąbkiem jest gołąbek Marka, znaczy Andrzeja Gazdy. Trzecim gołąbkiem jest natomiast, z tego co pamiętam, niebieska Milka Bigosa. Musiałbym to posprawdzać, ale raczej tak. Ostatnio błysnął nam też kolegi Tomka gołąb bardzo dobrze na konkursie. Za takie najbardziej uniwersalne gołębie uważam gołębie Milka Bigosa, bo one praktycznie w każdą pogodę latają. Czy jest upał, czy są to takie. Takie najbardziej wytrzymały gołębi, to myślę, że to Marka Stawarskiego, który preferuje na przykład ten jeden z gołębi upał. Są to takie dosyć ciekawe. No wiadomo, są słabsze gołąbki, które tam mają jakąś granicę, ale myślę, że tutaj film pokazuje, jak ładnie się zgrały. Gołębie bardzo krótkie z bardzo długimi. No tutaj sobie zamieńcie kilka słów, a ja tu przyniosę gołąbka, który wygrywa w tej chwili. Tomek ma właśnie tego warszkopka, który prowadzi. Jest to samiczka. Daję tutaj do Wojtka, będzie lepsze światło. Wojtek pokaże skrzydło jeszcze, bo tu jest bardzo długie skrzydło. Akurat siwa Milka Bigosa. Już 3 lota zostało do spierzenia, także już będzie coraz gorzej. Czy on takie miała już loty? Ja miałam takie loty, nie? Nie, że nierówny to temat, wiesz, po kolei. Nie, ona zgubiona ma jedno piórko. Jedno piórko ma zgubione. Tak, ona pierzeje mocno w tej chwili. To jest gaz. Jak tego nie zgubi, to będzie zasłużona. No i ona jest taka charakterystyczna, że ma taki fajny klin, nie? Zgubiła już. Rampkę tak, taką ma. Ma klinek, elegancko, równy, 3x3. Taki typowy gołąbek zamojski. Pokaż główkę. O. Czyli ta samiczka, Janku, tak, w tej chwili na gołębniku jest to gołąb, który najbardziej się wybija. Tak. Najdłuższy ta, jakiś czas lotu u niej? Ona miała chyba 4 czy 3,58, tak dokładnie musiałbym zaraz sprawdzić, ale około 4 godzin. Około 4 godzin to jest taki jej tutaj dobry. W konkursie, bo tam były i dłuższe. Przy treningach. No, w chwili obecnej to dzisiejszy konkurs był najkrótszy z nich wszystkich. Tu mamy taką małą samiczkę Andrzeja Gazdy, no wybitny gołąbek, teraz nam dzisiaj troszkę spadł. Taki, trudno powiedzieć, warszkopowaty, bo to przylotka z takim ogonem pawikowatym, jak to mówię. Króciutki jak to mówią, gołąbek. Buda. Budzie, na budzie ogonek. Miły, który mile nas zaskoczył, przynajmniej mnie, bo Andrzej mówił, że no po prostu kazał usunąć z gołębnika, jeżeli nie chce latać, a okazało się, że ona jest naprawdę... Że jest naprawdę dobra. To taka warszkopka, bo ma na główce też ciemne. No taki do warszkopa, ani biały, ani warszkop. Łatek, no ale taki trochę mówię warszkopowaty, bo ma tylko ciemne wiem, piórka. Ma taki łaciak jest, no, ale to tu akurat jest nieważne. Fajnie się nosi, bo jest króciutka, zwięzła i taki ogon ma. Pawiki ja nazywam, bo jeszcze jest jedna taka samiczka, moja taka biała, pawikowata. I zaraz przyniosę jeszcze samicę Mirka Bigosa. To jest ta samiczka, nie? No to jest właśnie samiczka Mirka Bigosa. Jest to spod Zamościa gołąbek. No jest cała drużyna tych gołębi, w tej chwili są 4. No to akurat gołąb już i nocował i taki dosyć ciekawy. No z krótszych gołębi. Z tego co wiem, duże zainteresowanie się pojawiło tymi gołębiami, bo są lotne, no, takie bardziej uniwersalne. Nie trzeba jakieś. To akurat na perłowym oczku, bo tam niektóre masz na bursztynowym, prawda? No jedna jest od niego, tak, na bursztynowym oczku. Z tych młodszych gołębi. Ciekawy, no. Ciekawy ptaszek. No na razie w tej chwili ani razu nie wygrała, ale nigdy nie przegrała, jak ja to mówię. Zawsze jest te parę sekund za tymi, za gołębiami. Teraz jeszcze pokażę ostatniego gołębia, który... Ostatnio wygrał los to naszego kolegi Marka. Z tego co wiem jest to Marka Kolińskiego gołąbek, ale po gołębiach Marka Stawarskiego. Siwokrasy taki bardzo długi. Samiec po gołębiach od... Samiec, jego dziadek to był samiec od Marka Stawarskiego.
samica, czyli babcia od Darka Krawczuka, a tutaj, jeżeli chodzi o pochodzenie jego matki, to z mojej takiej białej samicy. Długi, no. Duży, długi, duże skrzydła. No leci. Ostatnio wygrał, akurat była taka pogoda fajniejsza, że długi gołębi, nie musiałeś się napracować. Dobrze. Zaczynają latać, tak są 2-3 tygodnie na dachu i zaczynają iść w kropkę i tak godzinę wiszą i schodzą, to widzę, że to wtedy trzeba to dociągnąć i robić konkurs i koniec. Bo mija miesiąc, zgubią kolejne 2-3 lotki, manierują się, wiesz, i jest lot. Godzina i siadanie, godzina i siadanie. No, zaczynają się też parzyć, nie? Znaczy nawet nie chodzi o parzenie, nie, po prostu, wiesz, też może największa teraz aktywność jest na początku, po prostu. Na początku. Ja już po tego roku płodych miałem jajka. Tak? Z pierwszego lęku, tak? Marca. Nie, to aż tak u mnie to nie jest, ale w każdym razie. Ale zmurzymy. Ale teraz właśnie od lipcowa pogoda, to co zawsze Janusz mówi, że w lipcu jest jeden lepszy lepsza pora do lotu. Do lotu, to tak. Teraz właśnie widzę, że z rana jak jest tak chłodnawo i się robi tak, nawet nie musi być piękna pogoda, że słońce czy coś. Idą po prostu rewelacje. Tu dzisiaj chłopaki przywieźli trochę gołąbków. Z tego, no ja próbuję wyhodować żółte zmienniaki. Tu Tomek wyhodował po Krzyśka gołębiu. Tu czarny murzynie, tak? Tak, rudy. Czarny murzynie i po Pomorzyce. Po murzynach. Żółciutki, żółciutki. Ale Krzysiek już miał potem tam przykład wcześniej. Tak, samiec. To będzie zmieniaczek żółty. No ja do tego zaraz... też musiałem mieć żółty. Podejrzewam, że samiec mi się na pewno podobał. Janusz akurat widział jego. Są, no gołąbek w moim typie. Także przeznaczamy go dalej do hodowli. No bo ja marzę o żółtych zmieniakach, które spełnią moje kryteria lotowe. Czyli będzie jako młody te 5 godzin jak przelata, to już super jest. No jeszcze taki gołębek chciałem wam pokazać, dosyć ciekawy, co tam będzie tutaj, to za chwilę. Tu nam Marek trochę przywiózł. Widzimy, o, to jest bardzo fajne, długie gołębie, ten to aż... Kudybiok. Kudybiok, o właśnie. Z linii Wojtek dostał po moich pradziadkach. Tata wiśniowy od Wojtka Kudyba. Od Wojtka Kudyby. I ja z tej pary dosyć fajne gołęby miałem, ładnie latające. Ten jest fajny. A to co to jest, Marek? Jaki on ma numer obrączki? Już ci mówię. TL, czekaj, W63. Mam trzy fursy i gubię się, który jest który. Aha, to będzie ten, po od Darka Krawczuka po tym takim fursie białolocie. A matka? Też siwa od Darka. No właśnie Darko ma, byliśmy z Januszem, tak? On ma takie te siwe, piękne, długie. I co, zbierają się te gołąbki, nie, do lotu? No fajnie, bardzo fajnie się sprawdzają. Fajnie, fajnie, taki właśnie. Nie, ja uważam, że najbardziej taki... W moim typie to jest ten gołąbek. Po moim takim czerwonym samcu. Zresztą ten białolot to jest jego dziadek, tego gołębia. No którego tak, trzyma tutaj Krzysiu. Taki bardzo jasny, siwy. Wiem, gołębia, wiesz jak to jest. To coś zawsze wyrzucają. Odpad, wiesz? No, ale ten gołąb po prostu ma i budowę. Taki krótszy troszeczkę. Jeden, taki dłuższy. Marek, a ten? W90? Ten to mi w ogóle. Najbardziej taki do ręki jest. No. Też kawał fajnego gołąbka. Krótszy już, ale będzie latający. Podejrzewam, że ten furorę zrobi latowy. Tu ten siwek? 89 i 90, tutaj są dwa gołębie. A ten jest 89, co ty masz? Nie, to jest 84. Tak, 84. To 83 jest jego rodzeństwo. A 89, aha, to jest po moim takim murzynie i tym takim siwym białolotku. Ale on jest z warszkopów właśnie i tutaj wyszedł normalnie jeden zamojski. Z bardzo ładnym białym dziobem. A to jest 90. No, bo 89 jest murzyn, a 90 jest ten. Tak jak na ostatnim na grupie było, że wyszedł piękny groszek na białym ciupku. To ci co to mówię? O, nie był taniu, zgadza się? Tak. Nie był taniu. Najbardziej był taniu. Jest taki zwięzły ten gołąb w tych wszystkich. A to po czym, Marek, jeszcze raz przypomnij? Po takim moim czerwonym białolocie z takim fajnym klinem w ogonie. A ten czerwony białym. To jest podarkowy chyba, nie? A podarkowym samcu, takim fursie białolocie, no. A matka? Moja taka stara bursztynka, aha, którą tam jeszcze nazywam OLX, bo z pierwszych gołębi, które kupiłem,
facet opowiadał o niesamowitym pochodzeniu, okazało się, że kupował je na Elixie. Ale tam no, niektóre się gołębie sprawdziły. Tak się może podobać, nie? Ale warty fajny. Że to są takie ciekawe gołębie. Jest naprawdę, no, zobaczycie tam na filmie, Marek wam pokazał albo pokaże, ile jest gołębi w gołębniku. Jeżeli ktoś mówi, że mu nie giną gołębie, to naprawdę albo ich nie gania, albo jest tak w sobie... Dziękuję za słowa wsparcia. W sobie zakochany, to jest że... Janku, a tak tutaj z tych gołębi, które zostały tutaj się przywiezione, jak duży jest procent mniej więcej strat? 50%. 50% gołębi. 50% i tak należy to przyjmować, że... I to nieważne, czy między dachami, czy na niebie. Nieważne. Są, no też dużo gołębi zginęło przy oblatywaniu, prawda? W przyszłym roku już tak nie będzie. Będą, może tak, 20% może będzie, będą inne gołębie dane. Niekoniecznie. Każdy, to jest, jak się tak powiem, nowy projekt i każdy tak próbował, tak, bo to trzeba spróbować. I... Jak wyszło, później trzeba uzupełnić ten gołębi. Ale ja nie wiem, czy to będzie proporcja inna, bo się okaże, że będą bardziej szły może w górę i w górze też będą ginąć. I to jest właśnie, co nie przepadnie między dachami, to czasami przepadnie w górze. No, wiecie, takie gołąb, ciężko u Zamojskiego powiedzieć, że coś... Jak to na vlogu ktoś napisał, kto buja, tak. Ten ma... CK, tak jest. Ten ma pióra w gołębniku. Także, że myślę, że to... W tej chwili jest już 16 na przyszły rok hodowców, tu na ten gołębnik, do Zamojskich i Roztoczańskich. Jeszcze możemy przyjąć 4 i więcej już nie możemy. Czyli 20 hodowców? 20 hodowców. Po 10 chcesz z każdej rasy? No nie, po 6-5 gołębie. Tak. Nie, 10 hodowców jednej rasy, 10 drugiej rasy? Nie, to tak nie, chyba... nie, kto nie. Jak ma, to my jak nie ma. Dzielimy nam, to już wszystko jedno. I te ekipy po 6 gołębi, czyli łącznie 60 gołębi by tak wychodziło. Więcej, do 60 więcej masy. Więcej na pewno wyjdzie. Na pewno więcej. Ale w przyszłym roku Roztoczańskie będą w osobnym, Zamojskie w osobnym, czy? Na razie ustalenia są takie, że wszystko razem. A potem zrobimy to i w tym roku jeszcze może być, bo jest dużo murzynów na przykład, które już latają, a jeszcze wiadomo, nie mają tego i można to przedzielić. Jak będzie już takie stado lutowe sprawdzone, będzie. Wszystko zależy od uczestników. Jeżeli powiedzą dzielimy, nie ma problemu, także tutaj nie będzie jakiegoś problemu z podzieleniem. Czy tutaj Janku, u ciebie jest możliwość zrobienia sobie, jakby hodowca chciał zrobić lot konkursowy swoim tak. Samodzielnym stadem? Regulamin chcemy. Tego nie zabrania, bo nieważne jest gdzie mamy gołębie, ważne żebyśmy byli obecni na konkursie. Czyli żeby ktoś, to były nasze gołębie. Ktoś ma stado tutaj na WG, które spełnia kryterium, czyli minimum 3 sztuki, może sobie u ciebie zrobić lot konkursowy swoim stadem? Oczywiście, ja wtedy oddzielnie przygotowuję te gołębie. One nie mogą latać z całą grupą, muszą ze sobą polatać i wtedy to jest co innego. Przyjeżdża obserwator, jest zgłoszony do klubu, wiadomo, latają tylko te gołębie, nie latają jakieś inne, więc lot to jest takie, bo 2 godziny, 3 godziny to nie jest dużo. Tu jest zlepek kilku i kilkunastu hodowców różnego rodzaju gołębi. Nauczyć się razem latać to już jest w ogóle, już jest ciężko, a jak już latają, ja uważam, że 4 godziny jak gołębie latały wspólne, od kilku hodowców wspólnie, no to uważam też, że to jest bardzo super. Janku, nie będziemy dyskutować z tymi czasami, bo ja już na vlogu z niektórymi panami to i tydzień i dwa ze mną dyskutowali, przekomarzając się na temat długości lotu. Natomiast chętnie tutaj zapraszamy tych wszystkich kolegów, którzy z nami dyskutują, żeby loty konkursowe zorganizowali. Dokładnie. I żeby pokazali te 8 godzin, te 9 12. Godzin w 35-stopniowym upale, po szczepionce zdychały i dalej latały. Także naprawdę tego typu opowieści dziwnej treści, to wiecie, to łatwo jest opowiadać, natomiast no, czasy konkursowe wystarczy pośledzić sobie wyniki lotów konkursowych z klubów, które w Polsce jest ich tylko kilka, funkcjonują. Daje jakiś obraz. Południowo-wschodni klub hodowców gołębi wysokolotnych Sarzyna, Zamojski klub hodowców gołębi wysokolotnych, Tomaszowski klub hodowców gołębi i klub hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych. I tam są wyniki lotów publikowane i zdarzają się rzeczywiście loty na poziomie tam bodajże chyba 8-9 godzin raz na jakiś czas u hodowców, ale generalnie no jednak większość lotów to jest od 2 do 4
5 godzin. To są takie, powiedzmy, normalne loty i myślę, że nie ma co szaleć, prawda? Niech te gołębie zachowają swój styl lotu i tylko rywalizujmy i cieszmy się z tego, co mamy i próbujmy dążyć do tego, żeby było lepiej, prawda? Natomiast opowieści takie, że żona może potwierdzić... Dziwnej treści. No to wiecie, no to nie ma jakiegoś tam znaczenia, tak? No, opowieści, że latały młode ze starymi, to niech ktoś spróbuje sobie tam popędzić same młode i wtedy porozmawiamy o tym. No, no jest to w ogóle... Całkiem inaczej. Są to całkiem inaczej. Całkiem to inaczej wygląda w życiu, bo jak sami widzimy na przykładzie nawet dzisiejszego lotu. Zmienia się pogoda, żegnam lot taki, a nie inny. Następnego dnia, na przykład Krzysiek miał przedwczoraj, gonił te same gołębie. Ja mówię, to nie jest pogoda, rusz się następnego dnia. Jednego dnia 2,5 godziny, co niektórym mogłoby się wydać maks, nie? Następnego dnia 7 godzin i gołąb jeszcze nie ląduje. No to... A była zmiana pogody. No i stąd pogody. Często się te opowieści pojawiają, tak? No bo kilka razy w roku jest doskonała pogoda. Nie, niektórzy mają gołębie się podniosą. I wtedy mówią, że jego gołębie tyle latają. Tak, raz na rok albo raz na kilka lat, no to tak, zgadza się. Dlatego ja uważam, że lepiej mówić to minimum, czyli latają od 2 do 3, to jest ich maks możliwości. Ja na przykład moje gołębie w konkursach maksymalnie latały 2 godziny 26 minut. Maksymalnie. Tutaj 2 sztuki już przekroczyły 3. Pewnie jakbym je super prowadził, koło 3 by robiły, no ale to jest ich pewnie szczyt możliwości, tak? Ale i nie mówię nigdy, że latają dłużej, tak? Ale uważam, że to jest tak bardzo dobrze na właśnie takie gołębie, jakie są moje, że są długie i tak dalej, tak? Także każdy to też wiemy, że u zamojskich tych rodzajów gołębi jest bardzo dobrze, to jest specyficzna rasa i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Każdy znajdzie coś dla siebie w tej rasie. Tak, w tej rasie na pewno każdy znajdzie coś. I całe szczęście, że są loty konkursowe i są wystawy. Ja to cały czas będę podkreślał, bo właśnie dzięki wystawie można zobaczyć, że do czegoś trzeba dążyć, a dzięki lotom konkursowym, że trzeba te loty robić, bo inaczej. I to wtedy jest potwierdzenie, ma opowieści, że mam ładne, albo że ja jestem sam sobie wyznacznikiem do pięknego gołębia, tak? No tak, no każdy ma jakiś tam swój gust, no ale wystawienie takich gołębi pod kilkoma sędziami, jeżeli się sprawdza, że jest to ładny gołąb, no to wiadomo, że on coś reprezentuje. A tak patrzę w górę, bo tam jeszcze lata 4 sztuki. Nie widać, bo tam były 3 Deresze i Gdański. Dobra. Myślę, że to jest fajna zabawa. Dobra, poczekaj, Janek. No jeszcze chciałem tutaj kilka słów powiedzieć właśnie o wspólnym gołębniku, tak jak powiedziałem, że jest już różne gołębie, różnie latają, ale to jest właśnie ciekawe, bo każdy może sobie zrobić przegląd, co ma ciekawego, jak w takim zespole wychodzi. O, jeszcze nam się poderwą, jeszcze będą latały. Chłopaki przywieźli mi tam 2 zmienniaki, ja też tam na Zamojszczyznę coś wysyłam, chciałem też pokazać. Tu dla Krzyśka jest murzyn po najlepszej mojej samicy. Zmienniaczce, a tu jest jego gnieździak oczywiście. Tu idzie do wypuszczenia zmienniak. O, będzie bardzo dobry gołąb. Ten już gołąb latany jest. Ten gołąb jest latany. Sam ten już gołąb. Tak. Nie, wiesz? Tu jest bocian też dla Krzyśka. To jest bocian po hodowli właśnie jego samca, który ja wziąłem od Krzyśka. Widziałem, jak lata ponad 4 godziny gołąbek i jest dołożona samica po gołębiach Bogdana Kniazia. Jest bocianek. Ja sobie zostawiłem prawdopodobnie samiczkę. Zostawiłem sobie prawdopodobnie samiczkę. To będzie takie dosyć ciekawe. Chyba nie. To oczywiście jest do próby. Na wspólny jest przełożony 2 gołębie. Jedno czarne będzie, jedno białe, ten ma obydwa jasne. To raczej samiczka chyba. Chociaż... No, pasowałaby samiczka, jeżeli... No tam to już zostanie na razie w rozpłodzie, na pewno. Tak. To leci na testy na Zamojszczyznę. To będzie latać. Co wiesz? Będzie z bujostwem. A, tu jest czubaty, też jedzie do Krzyśka, bo Krzysiek tam ma z czubatych też gołębi, zmienniak.
jedzie, ma troszkę tam gorszy czubek. Taki dłuższy gołąb. Też jest to z tej samej linii. Taki ciemny wyszedł. Będzie duże plamy miał, taki dużo czerwonego. I też nie chodzi jeszcze, nie? Nie. Nie, to też. To gołębie w ogóle jeszcze nie latały. Taki dalej. A tu jest dla Tomka. Bo jeden z tych gołębi jest u Marka Kolińskiego. Jest taki murzynek z tej pary, powiedzmy, jest po żółtej zmienniaczce, która jest OLX-em, jak ja to mówię. Znaczy to jest określenie Marka. Zmiączyna. Zmiączyna, ona jest ta zmienniaczka żółta i murzyn. To po niej jest? Gniazia, tak, tak. I Marek, u ciebie nie bardzo ten gąbleć, tak? Nie, spokojnie, tak jak moje. Czy u ciebie ile miał? No, u mnie dość dobrze lata. Piątkę już prawie miał. Może wczoraj jest to tak, podejrzewam, że pewnie by też miał około 7 godzin, tylko że akurat jaszczą go brał i on zbił do dachu. Na WG jest zmienniak, jeszcze są dwa w gnieździe. Też one pójdą na testy, bo to jest, mówię, no to jest krzyżówki takiego niepewne. Ja sobie akurat tamten, tego chwalę gołębie. Tamten gołąbek, który jest u Krzyśka, nawet był wystawiony, miał tam 93 punkty. No i jest Murzyn. Wszystkie pazurki czarne ma. No jest po zmienniaczce. Są nisko. O, mamy te resze. I czarny sokół, tak? Albo to. Do tego to nie wiemy. No już nie ma budy. Także te gołąbki pojadą. No. Miło nam się było, wiadomo, no, lot się nie udał. Zawsze to jakiś wynik, ale jesteśmy. Ale chodziło nam bardziej o spotkanie i opowiedzenie wam o wspólnym gołębniku. No, to jest bardzo ważne. Zapraszamy już niewiele naprawdę zostało tych miejsc na przyszły rok, bo wszyscy, którzy w tym roku uczestniczą, w przyszłym też chcą. Janko, bo w tym roku to jest taki eksperyment. Rozumiem, że tak wiesz, testujesz to, ale. Czy już będziesz starał się na przyszły rok opracować jakiś regulamin uczestnictwa, czy to też znaczy jeszcze... to będziemy ustalać już wszyscy, którzy uczestniczą w wspólnym gołębniku, czyli nagradzanie jakiegoś gołębia, wiadomo, że to prawdopodobnie będzie zawsze najlepiej latający gołąb, który ma najdłuższy lot, czy będzie to gołąb, który miał najwięcej najdłuższych lotów, to wszystko jest do ustalenia między nami, no bo to nie są gołębie pocztowe i jest to bardzo dziwne. No. No i w sensie właśnie regulaminu, czyli na razie latają roztoczańskie razem z zamojskimi. Ja powiem szczerze, ja nie widzę tu różnicy, więc dla mnie to... Prawdopodobnie też może być to kontynuowane w przyszłym roku. To wszystko zależy od uczestników. A może jeżeli tak... będą chcieli podzielić, no to nie ma problemu. To jest właśnie kwestia, ile będzie, jak się okaże, że będzie 1/3 zamojskich, no to no może... No to wiadomo, no to będziemy... A może będzie pół na pół, a może... Wszystko to zależy od uczestników, bo każdy... Każdy mówi, że murzyn. Nieprawda, murzyny latają tak samo jak zamojskie i czubate, które tam stwierdzono, że czubate już tym bardziej w ogóle, to nieprawda. Czubate latają bardzo dobrze. Mówię, że czubek tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. Brew też nie ma znaczenia, tym bardziej o czubek. Powiedz jeszcze o zasadach przyjmowania na przykład, ilość gołębi. Znaczy z zasad przyjmowania. Na pewno na gołębnik tutaj do zamojskich będziemy przyjmować 20 hodowców. Ale ile sztuk każdy może dać? To jest tak jak podzielić 100 gołębi na 20. Czyli tak mniej więcej. Pięć, wiadomo, że musimy troszkę więcej przyjąć, że wiadomo. Czyli załóżmy, że przyjmiesz po 6, to będzie 120 i koniec. I już tyle. Będzie można, grupy... jeżeli ktoś straci gołębie, bo powiedzmy w tym roku nie zaczynamy od początku marca, bo to nie ma sensu, bo gdy są najlepsze loty, te gołębie są rozpierzone. Myślę, że jest to ostatni tydzień maja i pierwszy tydzień czerwca. Obloty są zaraz około tygodnia, dwóch po wypuszczeniu i tydzień na uzupełnienie drużyn, które oczywiście drużyn przez tych hodowców, którzy stracili gołębie. Czyli maksymalnie do końca czerwca i koniec. Tak, i koniec. Już wtedy nie dokładamy, bo to takie dokładanie to mi tu nie pomaga, wręcz utrudnia sprawę. I tak samo. Będzie w przyszłym roku ta drużyna lotowa bardziej ustabilizowana. No tak, no bo wiadomo, sam wspomniałeś, no jest to takie trochę dziwne, inne i sami w sumie się uczymy, co się dzieje. Niektórzy próbują, dali gołębie na próbę.
Ja sam z niedowierzaniem tak na to patrzyłem trochę, ale jakoś widzę, że jest przyjemny. Natomiast drugi gołębnik, który będzie prowadził Jacek, no tam już będzie trochę ściślej, że tak powiem. Po 6 gołębi. I tak samo będą u Jacka sam Budapeszt. Tam będzie sam Budapeszt. Teraz Janku, no, w jaki sposób mogą zainteresowani rywalizacją na wspólnym gołębniku skontaktować się tutaj z Tobą? Jaki najlepszy sposób jest na kontakt? Najlepszym sposobem jest Facebook, no najchętniej. Ja też w poście podałem tam numer telefonu. Marek może umieścić też w filmie mój numer telefonu. Czyli umieścimy w filmie Twój numer telefonu. Tak. I możemy Jacka również numer. Jacka numer telefonu. Na ten drugi budapesztański gołębnik. Jeżeli chodzi o szukanie Ciebie na Facebooku, to jak szukać? Janusz Rak. Van Vet. Jakoś tam znajdziemy nazwisko charakterystyczne. Także na pewno się. Masz też teraz kanał filmowy na YouTubie uruchomiłeś? No. Staram się, ja nie mam jakiegoś takiego daru jak ty, ale staram się coś tam zrobić może. Facebook jest. Ale Facebook jest. Ale wiadomo, że jak ktoś znajdzie sobie na YouTubie, to też w opisie kanału. Na grupie Gołębie Zamojskie. Można umieścić. Grupa Gołębie Zamojskie. Polecamy też właśnie tą grupę Gołębie Zamojskie, tak należy jej szukać i to jest grupa na Facebooku, tak? Tam na pewno wszystko, na Facebooku, tak, i tam ktokolwiek się zapyta, czy coś, to zawsze... Śmiało pytać, naprawdę, numer telefonu, Marek pewnie poproszę, żeby go wpisał na ekranie w razie czego. Będzie Jacka, także nie ma problemu, jeżeli chodzi o Zamojski, nie Jacka. Pytajcie o Budapeszty, tak samo ja o Budapesztu też Wam odpowiem, nie ma problemu. Ale tam mówię tak, że będziemy próbować do końca maja zasiedlić gołębnik i mówię i tam dwa tygodnie, tydzień po oblotach, żeby uzupełnić każdy mógł sobie gołębi. Jednym słowem do końca maja i maksymalnie później do końca czerwca, koniec, kropka. No nawet tam będzie nawet trochę krócej, bo tam chodzi o wejście w formę. Tam będzie cztery przedziały zaplanowaliśmy na gołębie, tak jak to. I gołębie przede wszystkim szczepione, w pełni rozwinięte, nie dajemy gołębi takich, które mają jakieś tam pasy głodowe albo jakieś tam są po prostu słabszej jakości w typie żywieniu, no bo to nie ma sensu. No, muszą być w dobrej kondycji hodowlanej, koniec, tak, kropka, przede wszystkim kondycja. No. No Janku, jeżeli przyjmiesz w przyszłym roku gołębie od 20 hodowców, czy przewidujesz jakąś formę odpłatności? To znaczy zastanawiamy się nad tym. Będzie to tam prawdopodobnie jakaś symboliczna kwota. Na wyżywienie tych gołębi. No tak, za wyżywienie, za obsługę. Ale to wszystko będzie. Wiadomo, jeszcze. Że nie są to takie kwoty jako pocztowych, no bo tam to nie jest ta skala. W ogóle jest kosmos, nie, ale wiadomo, że jakiś tam będzie tam. No na pewno niewielkie kwoty. No tak, niewielkie. No bo w jakimś stopniu trzeba. My w tym roku tam sobie uzgodniliśmy, że jest to w tym roku sobie tam każdy worek karmy dokładał tutaj. Myślę, że w przyszłym roku będzie to bardzo zbliżone, nic się tu nie będzie działo, bo no, przede wszystkim są to miłośnicy gołębi zamojskich, więc nie można sobie. Oczywiście Jacek może wspomni o nagrodzie na przyszły rok, jak tutaj tak, planuje. Będzie to gołębnik i będzie to na jednym wspólnym gołębniku i na drugim wspólnym gołębniku będą nagrody. Dlatego tutaj musimy też, tak jak Marek zapytał o te wpłaty, to coś musimy ustalić, żeby jakieś tam nam się coś tam zwróciło za te nagrody, bo przewidujemy jakieś pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to jeszcze wszystko ustalamy. Jest na razie temat otwarty. No wiadomo, rzeczą jest, że jeżeli chcemy dla hodowców ufundować nagrody, no to na wspólne gołębnikę, na gołębie pustowych odbywa się to na zasadzie, że jest składki. Tak, tak. No, tutaj te składki wiadomo, że będą niższe, bo jest mniejsza liczba gołębi. Tak. Czyli rozumiem, Janku, że, Jacku, że ty trochę tak wystąpisz w roli sponsora, tak się deklarujesz. No tak to nieśmiało. Tak to mniej ale więcej wygląda. Śmiało należy tutaj Jacka reklamować, jego firmę, i które produkuje gołębniki i tak dalej. No tak, czyli
tutaj taka deklaracja pada już oficjalna ze strony Jacka, że w przyszłym roku za pierwsze miejsce na gołębniku. Tak, będą dwie nagrody. Na jednym wspólnym gołębniku. Będą to gołębniki. I będzie to gołębnik i tutaj jeszcze. Czyli taki dla gołębi lotowych, nieduży gołębnik. Tak, tak. Lotowo-rozpłodowy. To już tam jest kwestia zastanowienia się. I, no ale to już będzie taka nagroda. Ale to też można później domówić ze zwycięzcą, tak. Co on chce, bo to ja to produkuję, także tutaj nie będzie problemu. Jakieś tam też inne miejsca chciałbym też, żeby były premiowane, nie wiem, może coś takiego, jakieś kosze treningowe, może jakieś cele lęgowe. No, zobaczymy, będziemy myśleć nad tym. Jak to się uda, ale chciałbym, żeby to właśnie tak, żeby to wyglądało, żeby ludzi też zachęcić, bo to jednak, jeżeli nawet będzie jakaś opłata i będą to niskie opłaty, no to za takie pieniądze się nie kupi gołębnika, a tu jest szansa na wygranie. Będzie szansa na wygranie tego gołębnika. Nie będzie to na pewno Mercedes, tak jak jest w gołębiach pocztowych, ale my też będziemy mieli swoje. Nie, ale no, w Ubie Rogowo to jest chyba tam. Oni widziałem teraz, kupili samochód, to. Tak, tam są bardzo duże nagrody, ale też dosyć duże wpłaty, bo tam za gołębia się płaci od 300 do 500 zł. No, jeżeli ale i też przyjmują dużo gołębi, bo na przykład 1000 gołębi przyjmie. Tak, no to wiemy, że to jest pół bańki, tak? To jest masa pieniędzy i jest z czego naprawdę te nagrody dać, bo te nagrody też są wysokie. No, trzeba sobie tych wspólnych gołębników jest bardzo dużo w Polsce, jeżeli chodzi o pocztowe. I my tutaj będziemy chcieli im dorównać, może nawet przegonić. Znaczy, na pewno jest to doskonała okazja takich nowych jakichś pól rywalizacji dla hodowców gołębi wysokolotnych. Można sobie sprawdzić, jak te gołębie się sprawdzają, bo pamiętajcie o tym, że na wspólnym gołębniku gołębie latają w tych samych warunkach. Tak, na tej samej karmie, na tych samych suplementach, z tego samego gołębnika. Więc, przy tym samym trenerze. Więc tak. Przy tym samym opiekunie trenerze, także tutaj jest to taka sytuacja, w której można powiedzieć, warunki dla każdego gołębia są takie same. Zgadza się i to właśnie daje nam czysty obraz tego, jakie mamy gołębie. Bo tutaj już bywały takie loty, że część gołębi się wyłamywała, szła do góry, zostawiając resztę. Hodowcy akurat wiedzą, które to były gołębie, ci co uczestniczą, także daje to jakiś nam przekrój, co mamy ze swoją hodowlą robić. Tak samo myślę, że doskonale będzie to się działo na Budapesztach, bo mamy jeszcze tylko problem techniczny, jak oznaczymy te gołębie, bo jeżeli będą stada, tam każdy przewidzi drużynę sześciogołębiową, tak jak ja mówię, sześć sztuk, no to trzeba będzie opracować lądowanie. Myślę, że elektronika nas tu trochę wspomoże przy tych lądowaniach i tak dalej, kamera, bo to trzeba będzie jednak nagrywać. Zamojskich to ja to akurat nie mam problemu, bo one po ciemku je rozpoznam. No, są różne, Budapeszty są takie same. Budapeszty będą takie same, bo bardzo zbliżone do siebie. No, tam będziemy musieli, Jacek szczególnie będzie musiał walczyć. Myślimy o malowaniu, gołębi ogólnie. I tak dalej. Tam, taki rototaring będziemy stosować, żeby był bardzo widoczny. No wiadomo, nie będzie to sama skóweczka, bo w rozgardiaszu, gdzie lata 20 gołębi, no, każda sekunda się liczy, a się pomylimy. Dobra, okej. Zachęcamy Was, no zachęcamy Was przede wszystkim do latania gołębiami polskimi. Polskimi wysokolotnymi gołębiami. Zdajemy sobie sprawę, wszyscy, którzy tu jesteśmy i pewnie wszyscy, którzy hodują, że to są najtrudniejsze gołębie na świecie. Bo najbardziej wysoko latające. Nie da się ukryć. Tak jak lata zamojski. Nie lata żaden gołąb. Kiedyś latały gołębie gdańskie bardzo dobrze. Zróbmy tak, żeby to było jeszcze raz. Żeby to historia wróciła do nas i żebyśmy mówili, o, gdańskie latają. Gdański lata 5 godzin, a teraz no, jest trochę ciężko. Zapraszamy do współzawodnictwa na wspólnych gołębnikach w hodowli i ogólnie do uczestnictwa we wszystkich klubach, które macie bliżej, tam działajcie, tam próbujcie. Jest to zawsze metoda współzawodnictwa. Skończmy z oszukiwaniem siebie, że jest cudownie i wspaniale u nas w gołębniku. Pokażmy to kolegom. Nie, no myślę, że warto by było właśnie, żeby ta aktywność hodowców tutaj wzrosła w tym zakresie, bo tak naprawdę tych lotów konkursowych jest niewiele.
w ciągu roku, myślę, że gdybyśmy zliczyli wszystkie loty konkursowe oficjalnie zarejestrowane w rasie zamojskiej, w rasie roztoczańskiej, to nie wiem, czy do 20 byśmy doszli, tak? Czy do 30? Ogólnie, Marek, to ten kolega mówi o wszystkich klubach, nie? Że jest tak, mało. We wszystkich czterech klubach, tak? Ale ja myślę, że naprawdę jest nas tutaj kolegów sporo. Są tacy koledzy, którzy twierdzą, że to im jest niepotrzebne, że oni wystarczy im, że sami wiedzą, jakiej wartości mają gołębie. No ja się z tym zgadzam, że nie wszystkim jest to potrzebne, ale tym niemniej zachęcam wszystkich tych, którzy mają gołębie o dobrych zdolnościach lotowych, żeby je po prostu pokazywać, zrzeszać się, tak jak Janek powiedział, do jakiegokolwiek klubu. Przypomnijmy, mamy cztery kluby działające w tej chwili w Polsce. Południowo-wschodni klub z Szarzyny, obok Zamojski klub hodowców gołębi wysokolotnych, tam też w tym rejonie Tomaszowski klub hodowców gołębi, czyli tutaj te trzy kluby to jest południowo-wschodnia Polska. No i czwarty klub, ja do niego należę, klub hodowców gołębi wysokolotnych i agrobatycznych, Jacek też do niego należy. Wojtek i do Zamościa już teraz, i do Wrocławia. Ja oprócz Tomaszowa to wszędzie. I Janek oprócz Tomaszowa do tych trzech pozostałych. Więc warto się do tych klubów zapisywać, organizować loty konkursowe, popularyzować ten sport, bo naprawdę te gołębie zasługują na to, żeby po prostu coraz lepiej latały. Jest jakieś światełko w tunelu, bo gołębie o dobrych, dzień dobry, o dobrych własnościach, zdolnościach lotowych zaczynają się pokazywać na wystawach i są to gołębie, które mają potwierdzenia z lotu konkursowego w klasie sport, a otrzymują oceny rzędu 94-95 punktów, czego już chcieć więcej, tak? No to już są gołębie w pełni wartościowe i naprawdę chyba na tym nam wszystkim zależy, żeby te gołębie zachować w czystości rasy, zachować eksterierowo jak najbardziej i żeby one po prostu latały. Tutaj Janku, może powiedz troszkę o tym z twoich obserwacji właśnie, jakie gołębie w tej chwili od jakich hodowców według ciebie już po prostu pokazały, że rzeczywiście osiągają jakieś dobre wyniki lotowe. To znaczy są, no, nie mogę tak powiedzieć, że dyskwalifikuje któreś gołębie, bo to też zależy od warunków. Bardziej uniwersalny, wiadomo, jest ten gołąb krótki, który potrzebuje mniej pofruwu powietrza i praktycznie taki jest bardziej uniwersalny. No wiadomo, jeżeli każdy jakąś tam taktykę ma, a niektórzy myślą, oby tylko sobie w niedzielę popatrzeć, jak pięknie fruwa, to jak pięknie się rozkłada, niektórzy myślą już typowo sportowo o wyniku, czyli będą szukać gołębia uniwersalnego, który będzie latał każdą pogodę. No, takie gołębie, o których takie mówię, o pięknej stylistyce, to właśnie są Wojtka gołębie, bardzo długie, piękne gołębie, które tam latają 3 godziny 25 minut. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik na te gołębie, które są bardzo długie. Takie super uniwersalne gołębie to są gołębie, takie jak wcześniej wspominałem, Mirka Bigosa, które to gołębie krótsze, ale latające w każdą pogodę. U chłopaków Krzyśka i Tomka są gołębie takie, mówię, średnie, czyli ani długie, ani krótkie. Ani długie, ani krótkie, więc takie uniwersalne. I trochę tak, i trochę tak. Mówię, każdy jakiejś swojej drogi szuka. Pierwsze, tak jak wspomniałem, jest sam gołąbek Marka Stawarskiego, tych gołąbków tam było kilka, ale też im się wydarzyło. Były super gołąby Krzyśka Bycia, który też przejechał się z moimi, z Darka Krawczuka, Murzynem i Tomka wtedy była. No, był piękny lot, no akurat Jacek z Wojtkiem byli. No. Gołębie wychodziły bardzo spokojnie, tam po 2 godzinach tam się kilka opuściło, reszta błysnęła, znikła, do tej pory nie ma śladu nawet po nich. Pocztowy jakiś wrócił zabłąkany. Tak. No właśnie, bo tutaj no, też pamiętajmy o tym, że często te ptaki, które dobrze się sprawdzają lotowo, po prostu giną, tak? No bo idą bardzo wysoko i gdzieś tam warunki pogodowe mogą spowodować, że gdzieś tam daleko je zaniesie i koniec, tak? Nie wrócą.
i nie wrócą. Natomiast ja tak myślę sobie, Janku, że tak jak tutaj powiedziałeś, to można to podsumować, że u wielu hodowców są fajne gołębie. I każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie gołębie o wolniejszym locie, znajdzie gołębie o szybszym locie, znajdzie gołębie o wytrwalszym locie, znajdzie gołębie uniwersalne, znajdzie gołębie o wyjątkowo dobrej urodzie, tak? Takie, które można prezentować na wystawach i osiągać z nimi jakieś sukcesy. Więc myślę, że warto by byłoby do tego grona hodowców tutaj wymienionych po prostu dołączyć. Właśnie drogą do tego jest to, żeby pokazywać gołębie na lotach konkursowych i rzeczywiście tutaj się chwalić swoimi jakimiś oficjalnymi wynikami lotów, bo naprawdę myślę, że to jest jedyny taki sposób, który jest sposobem takim poważnym, tak? No bo wiecie, to naprawdę już tu dzisiaj mówiliśmy, pewnie się będziemy powtarzali, ale wielu hodowców twierdzi, że ma wspaniałe gołębie, natomiast nie jest w stanie tego w żaden sposób udokumentować, a myślę, że tylko oficjalne jakieś wyniki lotów możemy brać pod uwagę na poważnie. Mówię tak, no, trzeba próbować. Jeżeli się nie decydujemy na takie udział w żadnym klubie, no, a chcemy się pokazać, to zawsze taka alternatywa jest taki wspólny gołębi. Taką enklawą gołębi tak pięknie latających jest Lublin. Właśnie każdy się kocha tam w tych gołębiach, takich typowo wolniutko latających. Może nie są to jakieś tam szałowo-czasowe gołębie. Zamość natomiast lata super gołębiem długolatającym. Także każdy coś znajdzie dla siebie naprawdę i myślę, że w wielu wypadkach nie jest najważniejsze, żeby zostać mistrzem świata. Nie, żeby mieć dobre gołębie. Bo żeby mieć dobre gołębie. Żeby miło spędzać czas, patrzeć na te gołębie. To jest najważniejsze. A nie to, żeby się zażynać. Także nie wiem, co wam jeszcze opowiedzieć, ale myślę, że wyczerpaliśmy temat, pokazaliśmy gołębie, gołębniki, loty. Krótki jakiś tam się udał, no może nie, ze względu na pogodę nie jakiś fantastyczny. No ten lot też pokazał to, jakimi gołębiami są gołębie zamojskie. Niektórzy hodowcy potrafili się do tego zniechęcić, bo liczyli tutaj na jakieś całodniowe loty, a powiedzieli, że nie satysfakcjonują i gołębie latające godzinę. Ale myślę, że to po prostu wymaga pracy. I te gołębie, które dzisiaj latały godzinę i 50 minut, tak? Potrafią polecieć 5 godzin. Tak? Jutro czy pojutrze mogłyby wylecieć 7, 8 godzin. To, no, to wszystko mówię. To nie zależy jest, od pogody, nie ma się co zniechęcać. Natomiast rzeczywiście dlatego ta rywalizacja w lotach konkursowych jest taka trudna, bo musi się wiele czynników złożyć. Dobrze przygotowane gołębie, dobra pogoda, na którą nie mamy wpływu akurat. I tak dalej, i tak dalej. Także to jest sposób wytrenowania, sposób karmienia. I myślę, że to jest bardzo dobre takie pole do pracy z gołębiami, żeby też swoje jakieś umiejętności tutaj hodowcy mogli po prostu podnosić z każdym czasem. I myślę też, że miło teraz zaczyna się patrzeć na gołębie zamojskie. Ja jestem na flogu od jakichś 10 lat. Jeszcze nie miałem gołębi zamojskich, a śledziłem je tam, oglądałem. Ciężko było tam znaleźć naprawdę zadbane, utrzymane gołębie, tak? Myślę, że na dzień dzisiejszy naprawdę jest coraz lepiej. Możemy spotkać piękne ptaki, pięknie utrzymane i to, że one są na krótkich nogach i mają długie ogony, nie znaczy, że muszą targać za sobą 20 dek opału na ogonie, także myślę, że dbajmy o te gołębie, bo naprawdę, tak jak Janek powiedział, to jest najlepiej latająca w tej chwili rasa gołębi na świecie, tak? I najładniejsza. No rzeczywiście. Stanowczo. Stanowczo są to gołębie o pięknej urodzie i zdolne lotowo, tak? Także tutaj no, myślę, że to możemy tym zdaniem podsumować ten film i życzymy wszystkim hodowcom gołębi w tej rasie zamojskiej i rosjańskiej wysokolotnej powodzenia, sukcesów w hodowli i satysfakcji ze swojej gołębi. I zapraszamy do wspólnego gołębnika WanWet i na wystawy, na rozmowy, na wspólne spotkania. Zapraszam też na mój kanał filmowy, gdzie staram się zamieszczać informacje nie tylko o moich gołębiach, ale też odwiedzać hodowców. Może są hodowcy zainteresowani tym, żeby pokazać swoje gołębie. Ciężko mi dojechać na Zamojszczyznę, gdzie... Przyjechać.
gdzie... Jest 300 sztuk do oglądania. Gdzie jest bardzo daleko, ale też są hodowcy, jak się okazuje, i na Pomorzu, i na Dolnym Śląsku, i w centralnej Polsce. Więc zawsze na końcu filmu znajdziecie mój numer telefonu i zapraszam Was do tego, żebyśmy tą rasę mogli popularyzować, bo naprawdę warto. No i to jest najważniejsze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, dzwońcie, piszcie przez Facebooka. Marek poda numer telefonu na tym filmie, to do mnie, do Jacka. I myślę, że nie będzie problemem. Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć. Rozsądne oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich hodowców głębiej wysokolotnych. Do widzenia.